Cześć moi drodzy, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest Smite. To jest mój powrót do Smite'a po bardzo, bardzo długiej przerwie. Zaczynamy sobie Conquestika, no właśnie się skończyło odliczanie. Także akceptujemy moi drodzy. Conquest to jest takie standardowe 5x5. Mapa w Smite'cie ogólnie zaszło bardzo wiele zmian, jak już widzicie jest inne menu tutaj. Menu, jak ktoś chce powiedzieć tak ładnie. Ale, co ważne, forma menu jest formą poprawną. Inaczej, forma menu jest niepoprawna, jeżeli mówimy o karcie dań. W przypadku, gdy mówimy o menu w grze, w programie i tak dalej, możemy mówić zarówno menu, jak i menu. Można powiedzieć menu główne, a można powiedzieć menu główne. Także odczepcie się, gnoje wstrętne. Dobrze. Co my tu mamy? Guan Yu, Zeus, Poseidon, Ymir. To wypadałoby mi chyba wziąć jakiegoś carry, co? Jakąś Artemis na przykład, albo Fleje, albo Kupidynka. Wyszedł nowy boziak, który się nazywa Thanatos, ale on jest physical melee. Mamy już Guan Yu jednego, mamy bardzo dużo magów. Na pewno potrzebujemy physical damage jakiegoś. I no, przede wszystkim przydałby się ktoś zasięgowy. Myślę, że pokusimy się o Artemizę. Artemidę. Tak, zagramy Artemis. Artemis. Cześć moja bogini, mam skórkę do ciebie. Oh yeah, nice. Troszeczkę mi momentami klacioszki skaczą. Mam nadzieję, że jak tylko wejdziemy do gry, to to ustanie. Chociaż logika nakazuje myśleć, że będzie zupełnie na odwrót. No ale nic. Tutaj mamy dwa wielkie mecze. Nie, to jest... Uciekła mi nazwa tej broni. To nie jest glewia. Mniejsza. Ale ten tyr ma wielkie... O, tutaj mają obydwaj wielkie bronie. Poseidon też. Ogromna bronia u przeciwników Loki, Shibalang, Athena, Nave oraz Hibo. Także oni dla odmiany mają dwóch ranged carry. My mamy tylko jednego. No, ale zobaczymy. O! Hibro! Surfer. Tutaj jest High Counselor Athena. I co jeszcze? Tu jest Earthshaker Poseidon. No i ja mam skórkę. Mam Stalker Artemis. Też się mogę czuć fajny. No okej, czekajmy aż się załadują. Do tej pory nie wiem, co oznaczają te błyskawice przy czyimś niku. Podejrzewam, że może to być win streak danej osoby, ale nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś z was grał ostatnio w Smite'a, bo to jest moja druga gra w Smite'a od dawien dawna. Jak ktoś wie, co to znaczy, to niech mi napisze bardzo ładnie, proszę. Okej, zobaczymy jak tutaj się rozmieścimy. Nie pamiętam, oni tutaj mówili w ogóle o jakimś topie, ale tutaj jest left, right i mid lane, a tutaj nie ma topa i bota, więc nie mam pojęcia. Top może oznaczać lewą linię, bo jak sobie obrócimy tak mapkę, no to ta lewa linia jest na górze. Chociaż jak obrócimy sobie tak, to jest na odwrót. Więc kto ich tam wie, tych ludzików, jak będą się chcieli rozłożyć, najwyżej mnie zwyzywają i będę musiał iść gdzie indziej. Albo oni sobie pójdą gdzie indziej, bo się nie dam, będę takim nonkonformistą. Te non-conformist będę taki. Dobra, jeszcze Nave się chwilę ładuje. Pozostali gracze są już gotowi. While an enemy phoenix is down, minions with flaming weapons and increased health and damage will spawn on your side in the lane. Czyli, no to wiemy oczywiście, że kiedy wrogi phoenix zostanie zdjęty, nasze stwory będą miały mocniejsze bronie. Dzień dobry. To jest moja Artemis. Zaczniemy sobie od skilla numer 2. Dobrze pamiętam? Nie, źle pamiętam. Nie to chciałem, no ale nic. My jesteśmy w tym gorszym obozie. To jest drewniany obóz i on jest niefajny bardzo. No ale nic. Zaczniemy sobie od części Jody Warrior Glovesów, także część butów. I być może potiony. Nie no, pierdolne zaraz, jak mi ta gra będzie tak przycinać. Help blue, please. Jakie blue? Co tu się dzieje? Co się stało w tej grze, od kiedy w nią nie grałem? Są teraz dwa obozy. Ten jest taki zniszczony, drewniany. Chciałoby się rzec... Takie troszkę pogańskie, ale to jest oczywiście Rzym. To jest Rzym, jeżeli się nie mylę. Po drugiej stronie natomiast Invader Tower. A czy to nie są barbarzyńcy? A nie, nie mam pojęcia, szczerze. Ciężko mi tutaj stwierdzić. Natomiast tam jest Grecja. Dobrze, idę tutaj już. Idę. Nie ma tych przycinek na razie, no zobaczymy jak to będzie. Chcę, żeby mu pomóc z Blue. No, niech ci będzie. Cześć, Poseidon.
Attack Fire Giant. Attack Fire Giant. LOL. LOL. Minions have spawned. Dobra, są już minionki. Pomożemy mu trochę, skoro chce dżunglować Posejdonem. Okej. Okay. Wygląda naprawdę prawilnie. Okej, okay, okej. Okay. O, lecą na mnie, cholery. Nie chcę się dać zbyt mocno obić. Nie wiem, czy to jest okej, okay, że tak uciekłem, ale chyba nie ma w tym niczego złego. Dobra. Niech sobie już dokończy tego buffa. Ja wracam na linię. W sumie to chyba nie było takie dobre, bo expa chyba nie dostałem. O, sorry, Guan Yu mu zabrał buffa. Nie no, bardzo uroczo, myślę. No problem. No, ale dostał expa chłopak. Szczególnie, że ja się odsunąłem, więc ja tego expa nie dostałem tam. Padaj stąd, Shibalang. Wypierdzielaj, mówię do ciebie. Bo cię zabiję. I opla, level. Poustawiam sobie te pułapki. O, już skurwysyn tam się czaił, widzieliście go? Powinienem mieć trójkę, a nie dwójkę. Tu jest Loki. Ty gnido, widzę cię. A spoko, nic tutaj nie zrobi za bardzo. Dobra, spoko, tutaj też. O Jezus, nie ten spell. Tutaj też jestem w stanie postawić pułapkę. A, masakra, muszę się przyzwyczaić w ogóle. Pozapominałem spell i tych postaci będą mi się mylić teraz i w ogóle. No ale jeszcze... Jeszcze chwilę pogram i będzie lepiej. Wiadomo, że jak się długo samochodem nie jeździ, to też się nie zapomina całkiem, jak jeździć, ale potrzeba chwili i czasami może się coś pomylić. Bo przyzwyczajenia to mają do siebie, że po pewnym czasie człowiek się odzwyczaja od pewnych rzeczy. Zapomina pewne rzeczy i musi sobie przypomnieć. Nie mam pojęcia, jak ta Atina działa tutaj. Napierdalać, kurwa, ścięło mi. Śmieciowa gra, gówniana. Do dupy. Nie, to tylko jest zapis na zły dysk. Bo niestety tam, bo ja mam dwa dyski, wiecie, mam wolniejszy i szybszy. Jak na tym szybszym nie mam problemu, to nie jest kwestia mojego komputera, a dysku, który nie wyrabia z zapisem. I generalnie na tym wolniejszym jest, no teraz nagrywamy ten wolniejszy i to są tego rezultaty. Bo ten szybszy jest po prostu pełny, bo już tyle materiału nagrałem, który jeszcze nie jest zrenderowany. Loki tutaj biegnie, tutaj niestety zdziwi się, bo też jest pułapka. No ale okej, okay. I tak nie ma tutaj za bardzo możliwości zgankowania, więc spoko. Trochę przeszkodzimy tym minionom puszowanie, w sumie nie idzie nam tak źle. Razem z tym Guan Yu. Problem jest tylko taki, że nie mam zbytnio many. Tam jakieś pingi poleciały, czyżby ktoś złapał ki, bo tam ucieka na niskim stanie zdrowia. Dobra. No to popuszujemy to troszeczkę. Nie możemy tak dać się spychać pod wieżę. To jest niezdrowe. Chociaż wtedy jesteśmy bardzo bezpieczni od ganków. A w smajcie laskity nie są aż takie ważne, więc bycie zepchniętym pod wieżę nie jest aż tak kiepską opcją, no ale oczywiście takie kampienie się pod wieżą nie jest aż tak dobre. Jakoś się tak zagmatwałem i nie powiedziałem niczego sensownego, ale mniejsza. Tak długo jak są ludzie, którzy słuchają tych wypocin, to jest dobrze. Okej, okay, coś zaskitowałem. Czy Batina tam co ona robi? Coś chyba ładuje. Nie mam pojęcia, jak działa ta postać, to mnie straszliwie martwi. Bo nie wiem, kiedy jestem w stanie zaengage'ować walkę, a kiedy nie. Skoczył Guan Yu, cudnie. Obawiam się, że nie mam many, ale dobra, skoczył na konia i tak oto mamy First Blood. Pomogę tutaj ostrzeliwać Atinę, jak tylko będę mógł. O, udało się zabić. Świetnie. GJ mu napisze. Good job, świetna robota. Co mogłem, to pomogłem. Ale Guan Yu to zdecydowanie on się tutaj wpierdolił i zrobił gros całej akcji. Tu sobie tych wybijemy, łuczniczków. O, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. O, nie. Trzy nie. Ale recall. I możemy coś kupić. Może na przykład całe Devourer's Glovesy. Tak, świetnie. Będziemy mogli zacząć je stakować. Genialnie. I ze dwa potiony. Jeden na manę też może by się przydał, co?
consumable. Myślę, że się przyda. Bo Artemis, no mimo, że opiera się mimo wszystko jak to ranged carry na autoatakach, to troszeczkę tej many potrzebuje, szczególnie na początku do harasowania z mojej trójki. Ale nie jest źle. No chociaż Poseidon i Zeus u nas zginęli. No ale Guan Yu to jest potęga. Jak Guan Yu się nafiduje, to będzie masakra. Ranged carry w late game również działa, także... Także będzie spoko. Tutaj dalej pułapka nieruszona. Wraca Athena razem z Shibalankiem na linię. A pułapki cały czas tu stoją, także spoko. Nie ma co się martwić. Guan Yu tam idzie im na plecy, jakoś chyba chce wskoczyć. Trochę chyba nie uzgodniliśmy fokusu do końca. No, 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 tak wyszło. Ale dzielny Guan Yu będzie tower dive'ował. Pomogę mu ile mogę. O, 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 brakło! Cholera. Brakło. Brakło, brakło obrażeń. Shit. Może ktoś na mnie wyskoczy zaraz, tak się skończy. Cholera. O kurwa, no tego się obawiałem. Kurwa! Śmieciu jebany! Tutaj jest pułapka, przez pułapkę, przez pułapkę, przez pułapkę. Biegnij. I tak nie uciekniesz, męczarnie, jak będziesz się bił! Kurwa, mać! Zajebona. Paskudny gnojek. No nic, będę sobie sprinta tym razem. I nawet go ulepszę. A zjebałem. Chodź tyr, tyran. Fajne, fajne, śmieszne. Tyran. Jak tam nam idzie? Jestem 1-1-2. Guan Yu jest 2-1-1. Całkiem spoko. Tylko ten tyr strasznie słabo z goldem. No nic. Miejmy nadzieję, że jakimś teamfightem to nadrobimy. Jest 3-4 dla przeciwników. No tutaj bardzo słabo. Zginął Guan Yu, zginąłem ja. Niefajne to było na pewno. Chyba trzeba będzie jakiś attack speed zaraz zbudować. Tak mi się wydaje. Dobra, idę tam, bo tam się coś dzieje niedobrego. Nasz tyr kogoś zabił, ale obawiam się, że sam też będzie zaraz umierał. Nie, to jest Guan Yu. Nie dobiegł. Niestety. Ja zaabsorbowała obrażenia, spoko. O! Dużego chcę zabić, no. Dziękuję. W ogóle powinienem zabijać, bo Devourer Glovesy ładuje. To jest dosyć ważne. Pum, 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 pum. Dobra. Już to na mnie coś idzie, Athena. Czaj się. Spoko, czaj się. Ja pobiegnę tędy. W sumie ona sama i tak by mnie nie zabiła, no ale... Wyczyściła mi pułapkę. Cholera. Muszę to rozstawiać na nowo. Gdzie jestem sam na linii, więc trzeba bardzo ostrożnie. Loki gdzieś tam biega. W ogóle jak środka, to już Shibalang wrócił. Także do tyłu, do tyłu. Guan Yu też wraca, więc spoko. Okej, Shibalang dostał. O, 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 o. Dostałem stuna? Zatrzymałem się przecież. Cholera. Masz Shibalanku wredny. Dobra, powinieneś go zajebać, Guan Yu. Duży błąd. Wydaje mi się ze strony przeciwników, że zdecydowali się tutaj dajwować. No ale był Guan Yu dzielny, który czekał, żeby zrobić zasadzkę. No i zabrałem mu fraga oczywiście. Jak to ja. Ale było zespołowo bardzo. Muszę przyznać. To znaczy on mi uratował dupę przed śmiercią pod wieżą. Znaczy, nie, w sumie nie przed śmiercią, bo po prostu przeciwnicy by uciekli. I nic by się nie stało, ale fajnie odpadają kawałki wieży, zajebiste. Podoba mi się to. Ktoś tu się już teleportuje chyba. Dobra, załatwiamy tutaj te moby. O, słabo. Help! Gang! I weźmiemy tak, weźmiemy sobie buty. Nie mogę jeszcze na maksa.
Słabiutko bardzo. Ale weźmiemy może jakiś aktyw do tego. Recall faster. A ja tam. Shell protection buff. Good game. Percent health heal. Myślę, że prędzej to. Na pierwszy level, dobra. Wracajmy na linię. Nice job. Nice job. Blowy job. 2-1-3 jestem, nie wygląda to tak tragicznie. Ale duża zasługa Guan Yu, który jest już bardzo, ale to bardzo nafidowany. Gnoje, nie puszować mi wieży tutaj. Wypadł. Moja wieża. Moja wieża. Moje gofry gnoje. Fuck me. O, oberwałem. Idzie mi ktoś? Nie, jestem sam zupełnie. Muszę mieć to na uwadze. Tutaj sobie wstawimy. O! Bum. Okej, okay, las hitujemy. Cały czas takując Devourer Globsy. Genialnie. No i tyle, nie daje im podchodzić pod wieżę. A jak będą chcieli tower dejować, spoko, mam dzika. A dzik jest dziki, dzik jest zły. Shibalan dostał po papie. O, a Tim leci we mnie. Jak Leona wskoczyła, cholera. Okej, okay. Dało mi się uniknąć stana. Całkiem spoko, myślę. Och, nie puściłem tego dzika chyba w końcu. Wypierdalać gnoje. Sam sobie poradzę przeciwko waszej dwójce. Nie dacie rady. Tego Shibalanka to ja zaraz zabiję jeszcze i dobrze pójdzie. O chuj. No to zbia. Jaki debil. A, to Atina wskoczyła. Cholera. Myślałem, że to Shibalank podszedł serio. Co ty tak absorbujesz te obrażenia? Dużo tarczy może sobie zbudować chyba lala. Bardzo dużo, trzeba się będzie zaraz temperować. Została znowu Atina i wpada Guan Yu. Dziękujemy za uwagę, mili państwo. No i na koń. Double kill. Dwie asysty dla mnie. Ci przeciwnicy byli tak zranieni tutaj przeze mnie na tej linii, że to nie było opcji w ogóle. Nie było rozmowy o czymkolwiek. A ja tutaj, korzystając z okazji, puszuję sobie tą ładną wieżę. Kabum. Yeah. O, ale Loki za to na mnie. A wydaje mi się, że powinienem uciec tak. Nie goni mnie nawet. Widzi, że odpaliłem sprinta. Tak, żeby mnie nie dogonił. Kupimy sobie ulepszone buty i powoli zbieramy na kolejny item. No chodź, Loki, Cfelu. Idziesz, nie idziesz. Cykasz się. Oczywiście tu bierzemy to. Teraz chciałbym coś na attack speed. Soul Eater, myślę. Wiesz, on mi daje 10% attack speedu, mało. Executioner 20%, brzmi dużo sensowniej. Świetnie. Good game. Good game, good game. A Surrender Vote started. Myślę, że bardzo logicznie. Biorąc pod uwagę, że Guan Yu jest 8-4. A no tak, Poseidon jest 0-4, Zeus 0-3. Myślę, że to nie wróży dobrze na przyszłość. A spoko, ranged carry przecież w late game'ie robi siekę totalną. Artemis to w ogóle. Z tym boostem na dwójce. Guan Yu też będzie rozpierdalał. No i co ty sobie myślisz? No to się leczę za miliard. Dzięki temu, że mam Devourer Globsy naładowane już. Nice. O, mało brakowało. Idzie Guan Yu. A coś czuję, że zaraz robimy rozpierdol. O, biedaku. I Atina czeka ci niestety ten sam los. Nice. Pięknie. Double kill dla mnie. Zabubla. Puszować? Chyba nie. Zejdźmy i spróbujmy
pomóc komuś na innej linii. O! Zginął nasz ziomeczek. Wejdę tutaj na linię zamiast niego. O, ładny chyba. Kurwa, on ma 17. Spierdalam. Chodź tu, Zeus. Ja się troszkę podleczę. Dychaj! Dobrze. Dobrze, że tu przed Guaniu, bo byśmy tu kurwa poumierali wszyscy. O, co to? Strzała od Nave. Ała. Ale dobra. Nic złego mi się nie stało, na szczęście. Całkiem spoko. I mi nawet okej idzie. Ciężko, myślę, byłoby powiedzieć złe słowo o moich statystykach. Nie mówię, że o grze, ale o statystykach na pewno nic złego nie da się powiedzieć. Może to, że raz zginąłem. Ojej. Co za niepowetowana strata. Garniemy sobie wówka. Co to jest za wówek? Speed. Okej. Zrykaluję się i szybciej będę mógł wrócić do walki. I cały Executioner od razu. Genialnie. Co on ma jeszcze? Redukuje Physical Protection. Super. Super ekstra. Chodźmy na prawą linię, bo tam wydaje mi się będą zaraz puszować. Tak? Nie, nie wiem. Pójdę bardziej środkiem? Nie, tam po prostu są moby. A nie. Jest ta dwójka cholerna. Nie lubię ich. Tak, jak sobie poradzę sam na dwóch. Myślę, że tak. O, rozpierdalam ich. Nie ma w ogóle podejścia. Kurwa, jak zwiała, no. Bieda. Niepotrzebnie odpalałem FIG. Artemis. O, o, Hibo. Mam się, że to się źle może skończyć dla mnie. Cholera. Can you go mid lane? Pewnie mógłbym, ale wow. Ach, zabił mnie. Cholerny Hibo. Siur, mogę iść na mida. Jeżeli tylko tak chcesz, jeżeli tak będzie lepiej twoim zdaniem. Skurwysyny mnie dorwały. Czy mój team zrobił coś w tym czasie? Nie, nie zrobił nic. Chyba puszuję lewą linię. Dobra, zgadza się. Soul Eater. W takim razie. Zeus. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. 16-16 we fragach, przy czym ja i Guanyu jesteśmy bardzo nafidowani, a Poseidon i Zeus bardzo fidują dla odmiany. Zeusem fidować to trzeba się kurwa naprawdę postarać. Ta postać jest tak przemocarna. Oj, tyr. Pierdol dostajesz, coś czuję. Cholera. Zdołałbym tego zjebanego Hibo chętnie. Nie wiem, czy skupić się na obronie wieży, czy na złapaniu tego Hibo. Hibo go już nie złapie. Chyba nie. Więc obrońmy wieżę. A, jest tam idzie. Kurwa, zesłam się, nie obronię wieży. Odpuszuję tu. A tego nie spuszuję. Idziemy, idziemy, idziemy. Masz rację, Zeus. Chodźmy na niego. Chodźmy, kurwo! Zaraz dostaniesz gnoju. O, tu jest też Nave. Ostrożnie trzeba. Zeus! Zeus! Ale jesteś chujowy, kurwa, chłopie. Jesteś mega gówniany. Dziękuję. Tyle było swojego ataku. Pizde jeża. Tam raczej nasi zgrywają. Przepraszam. No to, że się bardzo pomyliłem. Dobra. Poleczmy się tutaj troszkę. Okej. Okay. Naprawdę oni tam na prawej linii jest... Ja nie wiem, kurwa, czy oni tam poginęli w końcu, czy coś się stało. Co to jest, co ona na mnie nałożyła? Nie mam pojęcia. Przestań mnie napierdalać, bo też ci zaraz drzemnę. O chuj, co to było? O! Pierdalaj!
Przeżyłem, ale ona też, cholera. Bardzo źle to rozegrałem. Oczywiście, że nie. Jaki surrender? Enemy has been slain. Jaki surrender? No, nienawidzę gier, w których mój team poddaje dlatego, że im słabo idzie, a innym idzie zajebiście. Nie lubię tego, to jest bardzo, bardzo głupie. Raleigh has been slain. A, Zeus, żadna niespodzianka. Ten tyr też jakiś taki dziwny jest. Ni to w pizdę dostaje, ni to w ogóle jakby go nigdzie nie było. No i tutaj puszczimy troszeczkę. Dobra, team not agreed to surrender. Świetnie. We can win that. Pewnie, że możemy. Prosta sprawa. Dobra, nikt mi tu nie pinguje, że coś się zbliża. Próbujemy zdjąć wieżyczkę. Super. Tak, 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 już cofam. Teraz tu przyjdą mnie zajebać. O, już się złapała w pułapkę. Loki i Nave. Wycofam tutaj troszeczkę. Pójdę może tutaj, myślę, że tutaj bardziej się przydam. O, będzie jakaś walka. Będziemy się napierdzielać. Cholera. Ej, nie złapiemy tej Atiny. To tu jest, to tu jest, to tu jest, to jest Nave, nie złapię jej. Złapią tyr, proszę cię. Kurwa! Uciekła mi akurat. Ała. Loki przy mnie. Kurwa jeża, nie dam nic rady zrobić. Dwóch na mnie. Co bym nie próbował, no to jestem martwy. Dokładnie prawie martwy, ja zginąłem. Poseidon i Zeus nic nie zrobią, najwyżej sobie zginą. Masakra jakaś. Co ty, Zeus, sobie myślisz? Jesteś do dupy. Jesteś totalnie do dupy. Good teamwork, chujowo było. No w sumie 2 za 1, okej. Ale Rescary swojego laliście zupełnie. To było bardzo niedobre. O! O, ale tu Zeus. Obrażenia masz niesamowite, muszę ci powiedzieć. Tyle dobrze, że Poseidon tam był. No, w sumie zabili. Dobra, Soul Eater. Weźmy coś na crit chance teraz. Może Deathbringer. No, myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Guan Yu, trzymaj się blisko mnie, chociaż moment, Guan Yu chyba jest... Nie, on jest pod physical, dobra. Będę, że jakoś kiedyś się pod AP budował, w sensie pod Magical Power. Teraz widzę, że jest troszeczkę inaczej. Ty kurwo! O! A to skurwysyn. Tu jest Loki! To jest Loki! Kurwa, Atina! Obawiam się, że nic tutaj nie zrobimy. Gnoj wstrętny! Kurwa, musiała go zasłonić, no. Do tyłu, tyr, do tyłu. Zaraz nas zajebią. Odpuść im. Ale biednie to wyszło. A tutaj nie ma wieżyczki już, okej. Chodźmy tu, faktycznie może tam jakiś napór przeprowadzić. Spróbujemy tutaj troszkę puszczać wieżyczkę. O! Nawet troszkę bardzo. Może nawet do końca się uda. A już się ktoś teleportuje, ostrożnie. No to tylko Fibo. A to tylko ja. Za dużo gram pod Fibo. O chuj, o chuj.
Rzucili się w czterech na mnie. Ale spuszczałem wieżę, moi powinni teraz prawą popchnąć. I to tak bez problemu zupełnie. A zobaczymy, czy im się to uda. O nie, olali to zupełnie. Ach. Cofnij Posejdon, bo zginiesz. No ja pierdolę. Ale trzeba być głupim, żeby samemu tu zostać. A ja się nie dziwię, że ten człowiek jest 1-9. Guanyu, nie stój tutaj! Weź na sobie tą nadzieję, żeby to wygrać. Zaraz po mnie. Znaczy, ty przede mną w sumie. O, już idzie, dobrze. Tragedia. Noobs, help fucking noobs. Noobs US. Okej, spróbujmy coś zrobić. Prawdopodobnie przeciwnicy będą teraz puszowali prawą alejkę. Można by spróbować się tam udać. Ale środkiem też idą bardzo ostro. Idziemy na środek, ale... Kurwa, u nas wszyscy nie żyją, jaka masakra. Ja z tym Guanyu tylko tutaj jesteśmy. Cześć, Guanyu. Idziemy? Chyba nie. Nie, powierzę mamy. Chodź, Guanyu. Obawiam się, że to może być bardzo groźnie zaraz. Hibo! Gnoju. Loki! A ty kurwo! Masakra. Ale Hibosia zabiłem. A co tu jest? Złoto! Złoto dla mnie? Nie, dla mnie, dla mnie. Kurde, no tam muszą umierać teraz. Frajer. 500 golda dostałem za niego. Sporo wart był. Spuszczujmy tą wieżę, proszę was ładnie. Okej, chyba poszedł tam. Dobra, dzik, wezmę tą wieżę. W sumie tam jest Guanyu. Nie przypomniałem kolega. To jest 300 golda dla wszystkich. No i okej. Wieża zniszczona. Sojusznicy osłonięci. Myślę, że okej. Jak tam moje złoto? 1300. 1500. Cofnijmy się teraz. Kupię sobie drugą część Deathbringera. Jak będę miał trzecią część Deathbringera, to będzie rozpierdol. A potem do tego sobie jeszcze jakiś attack speed kupię. Albo kolejną crit chance. O, to jest bardzo ładne. Rage. Zajebiste. Myślę, że do Deathbringera jak znalazł. Ewentualnie to. Tu jest lifesteal. Ale lifesteal mam już całkiem sporo. Mam z Devourer Glovesów. 4, 10, 20%. I z tego... 25. Albo 15. Dużo w każdym razie. Dużo, dużo tego lifestealu mam. Idę tam, bo tam coś się dzieje. Idę, idę. Czemu Guanyu tu nie ma, a mimo wszystko naszym nie idzie tak tragicznie? A, bo to nie ma przeciwników koło nich, które tak wyglądały, jakby się byli. Tyr umiera. Spieprzaj szmato. Spieprzaj dziadu. O, Atin. Ostrożnie. Ostrożnie, bo czuję, że tu zaraz może jakiś Loki wylecieć na plecki. Kurwa, Atin. Gnoju. Kurwa mać, no. Pierdzielony staruchu fartowny. Musiała wskoczyć go osłonić, nie? Musiała. I nasi poginęli wszyscy.
kurwa. A, Poseidon i Zeus, świetnie nam idzie. Genialnie jesteście. Słabiutko. Ten Shibalang wrogi jest w sumie 0,9. Loki 16,2, chyba 11,6. Masakra ten Chibo. No, biedak u nas jest za to chyba lepiej troszkę. No, ale tylko odrobinę. W sumie mamy 3 wieże, oni mają jedną tylko. Zawsze na plus coś. Ale oni chyba zrobili jakieś Gold Fury. Czyżby Fire Giant? A też Fire Giant jest tam chyba po lewej, nie? Attack, Fire Giant. To tu jest po lewej Gold Fury czy Fire Giant? Bo teraz już nie jestem pewien. Czy ja wiem, czy to jest takie mądre? No dobra, chodźmy tam, skoro wszyscy tam idą. Dobra, prawdopodobnie powinienem tam być. Ale teraz mogę to wykorzystać, żeby jakoś tutaj wskoczyć przeciwników, nie? Tam jest Hibo. Dokładnie tu. Loki, skurde, wysyło. No gdzie ja ten chuj wyjebał? Boże, jak mi to drażni. Teraz tu wyskoczy znowu. Wystarczy chwilę nie patrzeć i kogoś chyba. Już! No. Pierdalaj. Lubię do cholernego Gold Fury. O, to jest Shibalang, cześć. Wiesz, jesteś kiepski, AD Carry. Tam Ranged Carry bardziej w tej grze. Kurwa. Jak ja nienawidzę, jak brakuje milimetrów do skilla. To jest okrutne. A i nasi poginęli znowu. Mogą zrobić to cholerne Gold Fury, byśmy byli... Było to do przodu. Okej, no. Trudno. Takie życie. Hibo, zostaw tego Poseidona, bo cię zadrzebie. Dobra, uciekł. No i tak kolejny słaby teamfight. 28-38 dla przeciwników. Tam za ścianą Hibo sobie robi jakiegoś buffa, ale ja mu nie mam jak przeszkodzić zbytnio. Dobra, Rage'a sobie dobudujemy jeszcze. Trochę Rage'a się przyda zawsze. Kurcze pieczone, jasny gwint. Może jakiś Fire Giant? Attack, Fire Giant! Attack, Fire Giant! No! Defend right lane! No ty chuju. O, ten Zeus, takie obrażenia. Jestem pod wrażeniem. Jest Hibo złapany bez many. On złapie Atinę, cholera. Dobra, jebate, zabijmy ją chociaż. Boże, jaka tragedia po prostu. A tam nas puszują. Minotaur nam kurwa umiera. Bo my sobie Atinę gonimy gdzieś. Próbujmy się zająć tym Feniksem, co? Obawiam się, że Tyr tego nie obroni. Bardzo się obawiam. Dobra, cofnijmy się, cofnijmy się. Co racja, to racja. Ale on tam obronił, więc w sumie co? Okej.
Kurwa, Loki. Rekaluje się, bo mnie zajebie zaraz. Albo nie. Spierdalać. Nie pod Feniksa! Ja wiem, że jesteśmy bardzo silni obydwaj, ale bez przesady. Cholera. Osłaniam jak mogę, ale... Kurwa. Ło! Coś tu się stało. Tina! W sumie nie wyszło to tak źle, koniec końców. Zabiliśmy trzech tam. Czy nie, nie, tam zabiliśmy dwóch. Ale no trzech przeciwników nie żyło. Pierdalaj, dziadek. Chuj z tym wszystkim. Bez dwójki to ja sobie mogę. Many brakło. Oczywiście, że to. An ally has been slain. To się źle skończy. Release the Kraken! Nie no, świetnie ci idzie, Poseidon. Genialny jesteś. Jaram się. Chyba jak kościoły w Norwegii. Boże. Boże, Boże, Boże. 1.13, 0.10 Zeus. Jak my jesteśmy w stanie jeszcze to grać, to ja nie wiem. Jaż tak w pizdę nie dostawać, nie? To jest szok. Taki cukierek. Schock. Fire Giant dalej tam stoi. Gold Fury dalej tam stoi. Puszują nam prawą linię. Chodźmy tam. Idę do ciebie, Zeus. Śmieciu, który nie umie grać. Oni tam go zabiją przecież. Weź, Atina. Nie no, ja jej nic nie robię. Jakaś tragedia. Tyr, proszę cię. Ja pieprzę. Chodźmy na Gold Fury. Serio, zróbmy to teraz, dziękuję. Ktoś się wreszcie posłuchał. No dobiję, dobra. 300 golda dla wszystkich, dziękuję. Hajs się musi zgadzać. Ostatnia wieża przeciwników padła. Co? A, chyba zabił Zeusa. Ten Zeus jest beznadziejny, także się nie dziwię. Ja się trzymam z Guan Yu, bo on jest spoko. Tu jest Athena. Błagam, nie rzucajcie się na nią. Powinienem bardziej tyły osłaniać z tymi pułapkami. Nie robię tego. Nie, to była jakaś próba wbity? Nie, tam zabili Poseidona. No i brzma to. Pieprzaj. Oj, Loki. Gnoju! Uciekłem. O chuj. Wow. Nice. Cudem, ale przeżyłem. To się nazywa być dobrym graczem. Specjalnie wiedzieć, że mogę się oddalić na tyle i zostawić sobie akurat tyle zdrowia przed wycofaniem się z teamfightu. Proszę, nie poddawajcie się jeszcze. Serio. D2
2-2 na surrender. Cholera. Będę musiał sam tutaj obronić. No nic. Trzeba będzie spróbować. A, Poseidon jest. Ale jego nie liczę. W sumie jego bardziej liczę jako przeszkody niż jako pomoc. Report Zeus for feeding. Po prostu się zepnijmy i to pograjmy zamiast się flamować. Flamujcie sobie pod nosem, tak jak ja to zawsze robię. A czat zostawcie. Bo czat nie jest od tego, żeby się wyżywać na innych. Wtedy jak ja tego nie cierpię. Jak ludzie się flamują w grze. Pokurwić sobie na kogoś pod nosem. Żeby dać ujścia temu, jacy jesteśmy kiepscy. A pisać flame to w ogóle co innego. I know you try, but Zeus is reported. Nie posłuchał mnie. Kurwa no. Robiłem sobie buffa. Dzięki. Zjebałem nam mecz. Macie reportowanie Zeusa. Alonenobos. Okej, okay, thanks. Alonenobos, gnoje. 2v5. No w sumie to było bardzo głupie, jeżeli 2 na 5 się dali złapać. No ale mnie też tam prawie przytrzasnęli, nie? Jakby nie sprint, to mi się nie wykaraskał. Prawdopodobnie robią... Fire Giant'a. Prawdopodobnie tak. I prawdopodobnie też nie uda się tego uratować. Chyba, że bohaterowie tego meczu pobiegną tam. Zeus, śmiało. Ten Zeus żadnej aktywki nie ma. Czy on jest mądry? Jakim cudem ten człowiek osiągnął okolice 15 levela? Ja nie mam pojęcia. Dziękuję. Bez szans. Fire Giant, no cóż. Co tu dużo gadać? Guan Yu sam nie zabije całej drużyny. Cofnij, Hinolu. Tak raczej do przewidzenia. Uciekaj, Poseidon, ciulu. Boże, Boże, Boże. Ale jesteś chujowy. Oh, you no longer have the movement penalty when firing. Zajebiście. Wydaje mi się, że Guan Yu sam nie obroni tego Feniksa. Ale według tego obroni, to drugiego już straciliśmy. Kurwa mać. O Boże. Jak oni chyba zabijają taki moment, to w ogóle masakra. O chuj! Ah! Wyłączę mikrofon. Już. Report Zeus. Odczep się od biednego Zeusa może, co? Gnoju. Bum, co się dzieje? Wybuchy przez tworza. Minotaur się szamoczy, ale i tak umiera. Dziękuję. GG. Good game. Dobra i długa gra. Mimo tego, że mieliśmy dwóch takich skrajnie kiepskich graczy, to udało nam się przez dosyć długi czas bronić. Level acquired. O, 16 level dostałem. Nice. Czy mogę zobaczyć jakieś statystyki? I tak to wyglądało, koniec końców. Poseidon 2.17, Tyr 5.8, Zeus 1.13, no masakra po prostu. Tyle dużo w pierdolu. Tyle dużo w pierdolu. Dobra moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I zapraszam na kolejne odcinki Smite'a. Trzymajcie się, cześć.